Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam z Teneryfy. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat rzeczy, które nam szkodzą, ponieważ wiele osób się skarży na bóle głowy, na bóle ciała, kręgosłupa, kości, nóg. Dlatego właśnie robię ten filmik, żeby drodzy kochani wymienić kilka takich spraw, które szkodzą. A więc tak, jeżeli śpimy na cieku wodnym, mamy łóżko w miejscu, gdzie przechodzi żyła wodna, oczywiście się źle czujemy, bolą nas plecy, bolą nas nogi, nie wysypiamy się dobrze. Jednym słowem, z rana jesteśmy więcej zmęczeni jak wieczorem. To, drodzy kochani, wynika z tego, że promieniowanie geopatyczne jest szkodliwe i ono działa w sposób niezbyt dobry na ciało człowieka. Do tego jeszcze dochodzą uskoki tektoniczne. Jeżeli ktoś śpi na uskoku tektonicznym, tak jak mój kolega w Andaluzji, miał łóżko w tym miejscu dokładnie, gdzie jest uskok tektoniczny, zawsze go bolała głowa. Wystarczyło tylko po wizycie mojego ojca, który zbadał mu mieszkanie, po prostu przestawić to łóżko w inne miejsce i po prostu już chłopak po prostu czuł się o wiele, wiele lepiej. Dodam, że nie tylko promieniowanie od żył wodnych jest szkodliwe, ale również promieniowanie elektromagnetyczne. Jeżeli ktoś ma swoje mieszkanie przy jakimś transformatorze, przy jakichś liniach przesyłowych, czy ma jakąś antenę 5G, czy jakąkolwiek inną antenę nadajnika telefonicznego przy swoim domu, również może poczuć się nie najlepiej. Jeżeli już musicie, drodzy kochani, mieszkać w tym mieszkaniu, możecie przystawić od strony nadajnika folię aluminiową na ścianie, po prostu żeby odbić to promieniowanie. To trochę Wam, drodzy kochani, pomoże. Nie tak do końca 100%, ale w 80%. Również chciałbym wymienić, że istnieją takie zjawiska jak meteoryty, które leżą na niektórych wyspach, na przykład na Majorce, które po prostu przy pewnych domach leżą w ziemi i ludzie również pobudowali sobie mieszkania, pobudowali sobie wille, zapłacili wielkie pieniądze, żeby kupić sobie dom gdzieś w górach i po prostu się źle czują. A przyczyną tego złego samopoczucia jest po prostu meteoryt, który jest na jakiejś głębokości w ziemi, albo jest przy domie, albo jest wmurowany w mur razem z innymi kamieniami. I to po prostu jest przyczyna naszego złego samopoczucia, zawrotów głowy, w związku z tym, że ten meteoryt również wydaje swoje promieniowanie, które jest bardzo mocne i nie wszystkie osoby mogą to promieniowanie po prostu znieść. Ja bym proponował Wam, drodzy kochani, aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym bardzo zdrowym. Wiele osób mnie się pyta, jak to jest możliwe, że pudełko z produktem, który jest w środku, daje takie promieniowanie i ma taki zasięg. A ja Wam, drodzy kochani, chciałbym wytłumaczyć, że promieniowanie nie ma limitu. Promieniowanie, czy to od aronita, pozytywne promieniowanie na 8000 bowisów, czy promieniowanie od anteny 5G, przenika przez mury, przenika przez struktury materialne, jak mur, plastik, drewno itd., itd. Tak samo aronit, jego promieniowanie przenika przez to pudełko i wchodzi do naszego ciała, przenika przez spodnie, przenika przez skórę i wchodzi do naszego ciała. Także dla promieniowania nie ma jakiegoś limitu. Oczywiście, jeżeli aronit byłoby pudełko zrobione na przykład z blachy metalowej, to wówczas to promieniowanie nie miałoby szansy, żeby przeniknąć tą blachę metalową, czy ewentualnie przeniknąć aluminium i nie mogłoby po prostu promieniować na nasze ciało. Jeżeli pudełko by było zrobione na przykład albo z jakiegoś metalu, albo by było wyłożone folią aluminiową. Także, drodzy kochani, musicie zrozumieć, że promieniowanie na przykład 5G czy z linii przesyłowych, to promieniowanie roznosi się w promieniu mniej więcej 300 metrów, jeśli chodzi o linie przesyłowe. 300 metrów od takich linii po prostu jest niedobre promieniowanie. Również od tych anten przesyłowych, od telefonów komórkowych. Również to promieniowanie jest szkodliwe. Ja proponuję Wam, drodzy kochani, takie chipy, które robi moja firma na telefon. One są bardzo dobre. Można je zakupić na linku pod YouTube'em. I te chipy, drodzy kochani, powodują to, że ten telefon komórkowy, który jest w naszej kieszeni czy w torebce, nie będzie tak szkodliwy, jakby był na przykład bez tego chipa.
Ten chip powoduje naprawdę, drodzy kochani, lepsze samopoczucie u ludzi, a ludzie się czują lepiej i to promieniowanie już od tego telefonu nie wyniszcza nas tak bardzo. To jest właśnie ten chip, który możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Także, drodzy kochani, promieniowanie od żył wodnych już od wielu, wielu wieków było po prostu znane. Ludzie się chronili przed tym promieniowaniem, kładli skóry baranie, czy ewentualnie skóry z innych zwierząt spali na skórach z tego względu, że wiedzieli, że ta skóra w jakimś systemie wytłumi to promieniowanie. Także również były stosowane kasztany, również były stosowane inne produkty naturalne, ale z ubiegiem czasu żeśmy doszli do zrobienia bardzo dobrej mikstury z minerałami, która właśnie się nazywa aronit, i właśnie ten aronit, ten odpromiennik jest bardzo naturalny, bardzo zdrowy i po prostu ja bym go proponował dla Was, żebyście się mogli zaopatrzyć w taki odpromiennik i po prostu korzystać z jego pozytywnej energii. Także dla osób zainteresowanych, jeszcze raz powtórzę, że link jest pod YouTube'em, możecie na niego wejść bezpośrednio i przeglądnąć. To by było, drodzy kochani, na tyle odnośnie tych promieniowań i tych meteorytów i tego działania właśnie, co te właśnie produkty, te właśnie promieniowania powodują nasze złe samopoczucie. I niektóre również kamienie, które mogą być umieszczone obok naszego domu. Nie musi to być meteoryt, może być to jakiś kamień, który ma odpowiednią formę i też może promieniować negatywnie. Także nie wszystkie kamienie, które znajdujemy, które znajdują się przy naszym domu, mogą promieniować pozytywnie, bo również są kamienie, które mają inną polaryzację energetyczną i mogą promieniować również negatywnie. I ja serdecznie z Wami się żegnam, serdecznie Was pozdrawiam i do widzenia.